Słuchaj, kamraci. Lecimy dalej. Lecimy dalej zwiedzać kopalnię. Aha, i co tutaj zrobimy? No to tak. Po pierwsze pójdziemy do Alefa. Po... dwa klucze. Nie, po jeden klucz. Po jeden klucz. Po informację, że Glenn może nam sprzedać wytrychy. No i po to. No i po... jeszcze coś u niego chciałem robić, czy nie bardzo? Nie. Więc w sumie tylko do niego pójdziemy po informacji i po klucz. Wisru. Widzi mnie? Zaraz. Powodzenia. No cóż. No i powodzenie. Dobra, bo nie pamiętam, czy on miał normalnie klucz. No. Miał klucz. Wzięliśmy go sobie bez płacenia. Widziałem, że miał jakiś pierścień. Pierścień mocy. 5 do siły. Dobry. Jeszcze pożałujesz. Nadal Co można? Pracuję tylko w I nie robię. Bo ciebie. Mamu. Jasne. Dzięki. Albo w drodze gdzieś jest. Jak? Co za? Powodzenia. No cóż. No. I tym oto sposobem straciliśmy 20 brojek rudy. Ale to nie jest wielka strata. Bo normalnie byśmy stracili 50. Bo ten klucz chciał za 30 brojek rudy sprzedać. A tak to można uznać, że w cudzysłowie kupiliśmy go za 20. Hopla. Hopla. Tak samo będzie zaraz zresztą z tym Snipesem. Whip. Mandlak, spraw. Do zobaczenia na... No właśnie. Tutaj będzie się sprzedać za chyba 20 brojek rudy. A my nie sprzedamy. A my nie odkupimy. Przysyła mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie? Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? Trudno. W takim razie zajrzę do niego. No. Należy mi się 10... Proszę! No. Jednak 30 brojek rudy. Do zobaczenia. Czyli na upartego byśmy stracili 60 brojek rudy. A tak nie straciliśmy 20. A nawet i więcej. Bo 30 u niego, 30 tutaj to jest 60. No. Coś koło tego. Dobra, lecimy. Hops. Dobra, lecimy na tego. Do Ulberta. Pogadajmy z nim, napoimy go alkoholem. W składowisku. Nie twój interes. Założę się, że zaschło ci usta od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak? Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Oczywiście. Proszę bardzo, na zdrowie. Dzięki.
to jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. No właśnie. Słuchaj. Co? Stary, spierdzielaj. Spadaj. Szybko. Potrzebuję okraść twoje skrzynie. Hi. Szyneczka, chlebek, pycha. Ruda. Żyć nie umierać, nie? I to wszystko za Darmera. Dobra, lecimy. Hej ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? Rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go od... Trzymaj. Oto... Tak, to ty... Ale... Nara. Ej, ty... Przepuść mnie. Dobra, Jan. Przysyła mnie Diego. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. No właśnie. No. Dobra, dzięki. Dobra, pogadajmy jeszcze z Albertem. Może. Yes. Sorry. 500 to nie. No, 164. Czy to aby nie będzie za dużo? Ile tego mam? 170? 270, tak. Dobra, wezmę tylko to. Chociaż z drugiej strony... Dobra, wezmę jednak trochę tego. 213. No to mogę dokupić. No dobra. No to tyle w tym. To teraz będę musiał zapierdzielać do... Kredka chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, 20. No. To teraz będę musiał zapierdzielać do Kereta. Posprzedawać mu to za rudę. Dobra, no to teraz mamy listę, więc lecimy do Kereta. No, najpierw do Kereta, później idziemy do Laresa, a później do Diego. A z tą listą. Dzięki temu dostaniemy expa i u Laresa, i u Diego. Więc będzie gitara. I może zdobędę poziom. Ha.
Dobra, lecimy. Spadamy z tej lodziarni. O, byłbym zapomniał. Piekielnik, krucze ziele, piekielnik, piekielnik. Glen. Słyszałem, że skoro okazałeś się na tyle sprytny. O, 10 bryłek, wow. 200, mam coś dla niego na zamianę. Bo co jak to, ale poza rudą to też najważniejsze są te. Są... Kurde, brakuje mi słowa. Są wytrychy. To tego nawet nie muszę sprzedawać. Jak to samo wystarczy. No. Okej. No, to jeszcze teraz tylko Keret, Lares i Diego. Chociaż może Lares, Keret i Diego. O. To będzie lepsze wyjście. No, jak to już wykonamy, to idziemy do Korkaloma, żeby nas przyjął na tych swoich żeby nas przyjął do bractwa. Fakt, wiem, że bractwie uczą tylko do 4. kręgu magii, ale w Mrocznych Tajemnicach Pradawni, jeśli wybierzemy u pradawnych ścieżkę magii Tialgiriona, to nas może nauczyć do 5. kręgu. Więc nie powinien mieć żadnych problemów z tym. Ale FS-y to mam zarąbiste. 12 FS-ów, 11, 10. Dobra, jeszcze pójdziemy oddać żarcie dla Sona. Son, mam dla ciebie żarełko. Sant. Sorry. Ja też nie zawracam. Człowieku. Wynoś nie do. No właśnie. No mi brakowało tylko jednego tego. No co? No. Jednego jabłka. Na co miał? Na niego. Co? Nie wy... Dobra. A. Nie, przecież to... Dobra. Świetnie. Dawaj żarcie. Pyszne. Pania, co to za te... Dzięki. Wystarczy. No. I teraz potrzebujemy 20... Jak chcesz. Jakby co... No. I teraz potrzebujemy 20 punktów nauki i będziemy mogli wytwarzać sami miecze. No. Czyli rudy będziemy mieli od cholery jeszcze trochę. Okej. No. To w tym odcinku tyle. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia niedługo. Cześć!